Witam wszystkich w dzisiejszym naszym, w sumie pierwszym filmie na naszym kanale. Będą to filmy związane z wędrówkami. Będziemy chodzić wszędzie i wchodzić tam, gdzie się tylko da. U nas na kanale spotkacie w sumie wszystko, troszkę survivalu, urbexu, no w zasadzie wszystko, co jest związane z wędrowaniem. Ale dzisiaj postanowiliśmy wybrać się w pewne miejsce, które przechodzi w sumie do historii, ponieważ jest już nieczynne w zasadzie no, kilka sezonów, a jest to wyciąg narciarski. No jest to, jakby to można powiedzieć, ciekawe miejsce, ponieważ on w zasadzie i tak nie zostanie zapomniany, ale to sobie omówimy później, dlaczego. A chciałem wam właśnie zapowiedzieć, że będę ten kanał prowadził razem z Puckiem, który właśnie stoi za kamerą. Tak więc dzisiaj pogoda w sumie nam nie za bardzo dopisała, ponieważ pada, ale miejmy nadzieję, że uda się nagrać ten film do końca, więc zapraszam was. Więc właśnie otóż ten wyciąg, o którym dzisiaj będzie mowa, został wybudowany pod koniec lat 70. No i do tego oczywiście okazało się, że najlepsze miejsce jest miejsce właśnie to na Górze Bukowej, strona wschodnia, była tu przecinka naturalna, tak więc to poszerzono później, wybudowano ten wyciąg. Co z tym się wiąże? No, było tu oczywiście oświetlenie również, gdzie można było zjeżdżać po zmroku, co dawało dużo satysfakcji, ponieważ no, w nocy było tutaj bardzo fajnie. Na pewno dużo osób ze Śląska, z Małopolski tutaj się zjeżdżało, bo był to jedyny w sumie wyciąg, który otworzono w tych latach w powiecie olkuskim i w sumie można by powiedzieć w Małopolsce najtańszy. Co się z tym wiąże? No, teraz obecnie to wszystko stoi ze względu na to, że jest zima bardzo słaba, mało śniegu, jak widzicie. Od kilku lat jest to nieużywane, dlatego chcieliśmy nagrać dzisiejszy film. Póki to jeszcze wszystko nie zarosło. Ten wyciąg na pewno nie zostanie zapomniany z tego względu, że przez ścieżkę, która tutaj prowadzi przez środek, którą wam później pokażemy, prowadzi szlak, jest to ścieżka dydaktyczna, jest to szlak biało-niebieski, o tym sobie też nakręcimy film. On ma 3,5 km długości, zaczyna się pod kościołem na parkingu. I w sumie tam wraca się pod kościół, idąc tą ścieżką, ale co chciałem wam tu powiedzieć, jest to fajna ścieżka z tego względu, że prowadzi przede wszystkim przez ten wyciąg i tu przez okoliczne skałki, których jest mnóstwo. Oprócz wspomnianego wyciągu również była tu budka tak zwana dyżurna, gdzie obsługa techniczna mogła sprzedawać w niej bilety, no i na przykład można było tam kupić herbatę, były tutaj robione ogniska, można było piec kiełbaskę, więc to było fajne spędzanie czasu nawet w ferie zimowe. I cóż, obecnie tutaj nic nie zostało, właśnie na załączonym zdjęciu widzicie tą budkę, która to jest nowa budka, ponieważ stara spłonęła w 2004 roku w pożarze. Po tym, jak to wszystko tutaj było, odbył się ten pożar, postanowiono w 2005 otworzyć na nowo wyciąg właśnie z tą budką, którą widzieliście przed chwilą. Postanowiono również wyciąg zmodernizować, założyć orczyk, przy którym właśnie stoimy. Jest to napęd, stacja napędowa, u góry znajduje się stacja zwrotna. Wcześniej była tutaj oczywiście wyrwi rączka, gdzie zakładało się specjalne haki na liny, co no, to było utrudnienie dla narciarzy, którzy no, nie umieli za dobrze jeździć, ponieważ jeżeli mieli na przykład przypięty hak do pasa, wywrócili się, to ich ta lina ciągła, a ta lina wtedy w niektórych tam momentach na stoku, praktycznie w połowie, to sięgała do kolan, więc dociskało, zwłaszcza młodego narciarza, który nie był doświadczony, wywracał się i ta lina go po prostu ciągła do góry, dopóki ktoś z obsługi na dole nie wyłączył tego wyciągu. A tutaj wprowadzono orczyk,
gdzie po prostu były siodełka, krążki tak zwane, i było wszystko bezproblemowo tutaj. I był to wyciąg, który posiadał 34 talerzyki, umożliwiał przewóz 500 osób na godzinę, także to jest bardzo dużo, nie tworzyły się takie kolejki. No ale też nie było takiej zimy, bo w okresie, kiedy była zima naprawdę taka obfita, w opady śniegu nawet i w marcu, można było tutaj jeszcze zjeżdżać już tak na resztkach śniegu, ale to już to są dawne lata. No obecnie, co można o tym wyciągu powiedzieć, jeszcze on miał niskie prowadzenie liny, także każdy wysoki, niski, młody człowiek tu mógł się nauczyć. Więc i również był to wyciąg, który posiadał 165 metrów około, no można by powiedzieć troszkę więcej, bo tam można było zjeżdżać spod skały samej, co było zabronione, ale 30-stopniowe miał nachylenie, także przy takich wymiarach to wychodzi jakieś 27 metrów różnicy między górą a dołem wyciągu. No był to łagodny, więc fajnie się tutaj na nartach jeździło. A teraz sobie może przejdziemy już na górę, aby nie przedłużać, bo na razie nie pada i miejmy nadzieję, że dokończymy ten film. I jesteśmy na samej górze, tu widzimy wywalone drzewo buka. Poleciało na liny, które niestety są przygniecione przez słup, a ten właśnie buk wyłamał o tutaj słupa betonowego. No i tak ten słup przygniótł linę jedną, druga jest w górze. No i się nic od tej pory z tym nie robi, a to kilka lat temu tutaj niedaleko przeszła trąba powietrzna. Tutaj widzicie stację zwrotna. Ona była napięta tam do drzewa, żeby w poziomie to koło było i prowadziło dobrze linę. Tam jest trelinka włożona do naciągnięcia liny. No i to wszystko teraz będzie gniło. No trudno. Mamy zimę jaką mamy. Właśnie dotarł do nas Pucek. Manko. Idziemy na górę. Idziemy na górę, bo teraz tutaj na górze będzie w sumie najwięcej atrakcji. No i fajne miejsca do zwiedzania. Oczywiście podejście jest tu, tak jak mówiłem, strome, ale już tam widać u góry zrobione schodki zostały i to całkiem niedawno, bo jeszcze w tamtym roku to ich raczej tutaj nie było. Tutaj widzę, że są schody, są. O, dobra, tutaj chyba sobie zrobimy chwilę przerwy. To jest właśnie to miejsce, z którego nie wolno było zjeżdżać, ponieważ tu się nabierało bardzo szybko rozpędu i tam, jak widzicie tą stację zwrotną, to jakieś 10 metrów, 15 do 20 przed tą stacją ludzie się odpinali i odjeżdżali na bok. A osoba, która jechała stąd, rozpędzona, po prostu nieraz wjeżdżała w narciarzy odpinających się. I tutaj na górze dochodziło w sumie do wypadków. Dobra, aby nie przedłużać, bo zaczyna znowu padać, tu są właśnie te nowe schody. One idą aż tam na górę, tam widzicie też są schody, ale to tam z góry sobie nakręcimy. A tutaj jeszcze chciałem wam pokazać właśnie, że to jest fajne miejsce, ponieważ jest tutaj taka oto ścianka. Jest to w sumie na tym wzniesieniu największy punkt skalny. Największa ścianka do wspinaczki, ma ona 15 metrów wysokości, gdzie zamontowano haki, takie spidy, gdzie można się mocować. Jak widzicie, jest ich tutaj
trochę, tu jest kilka takich ścianek, ale ta w sumie, zobaczcie sobie, ona jest no płaska. Tutaj trzeba być naprawdę doświadczonym, żeby wyjść na takie coś. No ale są tacy ludzie, którzy potrafią, więc zapraszam chętnych. Tu jest cała ta skałka ospitowana. Są haki, tam na mniejszych tak samo sobie, tam przejdziemy zaraz. Ale my pójdziemy w tą stronę, po schodach z barierką. Ponieważ w tą stronę prowadzi też ten szlak biało-niebieski, który, o, tam widać. Widać, jest to szlak biało-niebieski. Idziemy sobie teraz na górę. Co tam się dzieje? Czy się nie dzieje? A, dobra. Patyk. Co, patyka złamał. Idziemy na górę. Powiem wam, nie jest to miejsce, tu nie przyjeżdżają jakieś tam wycieczki szkolne czy nie wiem coś. Może to tak wygląda, że schody są bajeranckie. Są zrobione z podkładów kolejowych, co po prostu jest trochę niebezpiecznie, bo śliskie są. Ale w zasadzie już wyszliśmy na górę po schodach i teraz pokażę wam to wszystko z samej góry, jak się tam wdrapie. Dobra, wchodzimy na górę. Oczywiście nie radzę tego robić, bo tutaj mamy małe utrudnienie. Drzewko, trzeba przejść przez coś takiego, kamień. Jest ślisko dzisiaj, nie róbcie tego w domu. Idziemy na górę. Zobaczymy, co tam słychać u góry. Może będzie dało się jakoś nagrać to wszystko. Powiem wam, że jesteśmy ubrani zbyt odpowiednio na takie wyprawy. No ale o, może się uda. Jesteśmy na samej górze. Prawie. Jeszcze tylko tutaj się wdrapiemy. O, proszę. O, pucyk poszedł inną drogą. Ale no, no wysoko. 15-20 metrów. No jest 15 w tym miejscu, co stoję. To jest najwyższy punkt. Tutaj właśnie te wspinaczki, o czym mówiłem. O czym mówiłem. No to tu są haki. Tu właśnie to jest ta ścianka z góry. I tu się będziecie na górę wspinać, jeśli ktoś tu przyjedzie. Nie widzę tutaj żadnego speeda haka, ale to jest o, taki pręd, on już jest tutaj kilka ładnych lat. No widoki, powiem wam, by stąd były fajne, gdyby nie to, że no teraz jeszcze coś widać, ale ogólnie to w lato tutaj praktycznie nic nie widać, jak są liście. Praktycznie nic. Więc jeszcze tak na zimę to jest nawet w miarę. No w sumie takie mamy tereny tu. Widzicie, tamto co widzicie w oddali, tam hen to jest właśnie, to są takie jakby dolince, leży dookoła góry, więc tu nawet na biegówkach jest gdzie jeździć. Dobra, my teraz będziemy schodzić stąd, bo wieje, zimno i pójdziemy sobie dookoła. No, wiem, że ślisko, my już właśnie schodzimy, bo to jest trochę niebezpieczne w tym obuwiu, w tym ubraniu. No ale jesteśmy na dole i przejdziemy sobie dookoła. No nie ma tutaj za dużo, tak, nie są tu zbyt skałki takie za duże. Tam co widzicie tutaj, o, tutaj widzicie, jest również ścianka
rozpitowana wisi łańcuch, haki są, no więc dobre miejsce dla kogoś, kto lubi się wspinać, nie tylko zwiedzać. Tu widzicie biało-niebieski szlak, on tam na dół prowadzi, tam dookoła, tak. Gdzie ty tam poszłeś? Tu idziemy. A my sobie teraz właśnie obejdziemy dookoła to wszystko. Tutaj są te schody, które niedawno zostały zrobione. Co widzieliście z dołu? Idziemy. O, tu są te drzewa, to wszystko wiatry zrobiły. Drzew tu jest mnóstwo, a po trąbie powietrznej, która przeszła, tu jest jeszcze więcej, no ale to kiedyś wam pokażę, jak będziemy szli szlakiem biało-niebieskim. Jeszcze, co tu chciałem powiedzieć, w tym roku tu na przykład doszło do pożaru, to wszystko, co tu widzicie, te liście, to wszystko się paliło. No, straż pożarna oczywiście na górę dojechała. Dzięki temu, że nie było to zarośnięte nawet. Nie wszystkie może wozy zdołały dojechać do góry, ale większość wozów dojechała, także udało się ugasić. Więc idziemy. I tutaj wam chciałem jeszcze pokazać, bo jest stary, który już chyba raczej nie jest na mapach, szlak biało-żółty, czy żółto-biały. No. Widzicie na drzewie? Przechodził on tędy. Teraz idzie na dole tam, jak idzie droga. No ale idziemy sobie tutaj. No i praktycznie wszystko żeśmy obeszli. Jest tu dużo fajnego terenu. To wszystko zobaczycie na naszych filmach. No nie tylko to. Tak jak mówiłem. O, tutaj też jest skałka, która posiada haki. Która posiada haki, można się powspinać na górę tam. Więc fajne miejsce. Fajne. Można tu się przyjeżdżać na liny, pochodzić, poćwiczyć, powspinać się. Idziemy teraz tu takim przejściem i praktycznie to jest tamta ściana, która tutaj wynosi 15 metrów. Jest ona najwyższą ścianą tutaj na tych skałkach. Ale powiem wam, że już widać, że jest bardzo trudna do wspinaczki. Tutaj ktoś musi... Po prostu osoby, które się naprawdę znają na tym wspinać, bo ciężko by było początkującemu, chyba że chciałby się przyjechać nauczyć, znałby podstawy, to zapraszam. Mogę powiedzieć, w którym miejscu, jak tu dojechać. Tu jest oczywiście o wiele więcej takich miejsc, które też sobie nakręcimy. Jedno z nich będzie być może już w następnym odcinku. A w następnym odcinku będzie po prostu film bardziej ekstremalny, więc już was zapraszam wszystkich. No my doszliśmy do końca. No i tyle by było z tej skałki, więc schodzimy na dół. No i widzimy się na dole. Tak więc my już jesteśmy na dole, a tu jest właśnie ta wspomniana ścieżka, od której ten wyciąg się w sumie zaczął i na której się zakończy historia, bo ścieżka pozostanie nadal, dopóki będzie ten szlak biało-niebieski. Dużo tutaj osób odwiedza te tereny, dużo turystów, jest to bardzo fajny szlak, no i tereny tutaj, gdzie zapraszamy. Więc my już będziemy kończyć to wszystko z naszej strony i zapraszamy was na kolejny odcinek, który już niebawem się ukaże. Pomysłów na filmy mamy po prostu... Pomysłów mamy dużo, ale mało czasu. Będziemy starać się to nagrywać tak często, jak się będzie dało. Oczywiście nie będzie miesiąca, żeby nie dodać filmu. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam do subskrybowania kanału,
za niedługo utworzą się nasze inne strony. Tak więc do usłyszenia, do następnego razu.